Bo teraz, żeby je porównać, pokazać, jakiej wielkości są nowe nożyczki, to są te małe. Widać, że są mniejsze. A teraz porównamy sobie pelikany. Wow! Startujemy. Idziemy z Madzią pokazać wam Dachundholz, jak wygląda. Jesteśmy już w Wejherowie, czekamy na drugi pociąg do Szczecina. Strach się bać o tej godzinie w Wejherowie. Także plan jest taki, że zabieramy was do Niemiec, do Stuttgartu. Pokazać wam targi Dachundholz, która jest 6 rano. Nawet jeszcze nie. Zerwaliśmy się po 4 i w trasę ruszamy do Szczecina. W Szczecinie dosiadamy się do... 55. W Szczecinie dosiadamy się do Rafałka. I z Rafałkiem pojedziemy już do Stuttgartu. No. Pozdro dla Rafałka. To do później. To jest przydomami. No. Ale czad. Czekajcie, że muszę coś nagrać. Pit stop. Rafał z jego córą, jedziemy dalej zaraz w trasę. No, do zobaczenia później. Już po podróży zalogowaliśmy się w pokoju. Idziemy rozprostować kości na dwór, mały spacerek, jakieś pakupki na noc. I rano lecimy na Dachundholz, nie? Kotek. No, to buźka, mordeczki. I widzimy się za chwilę już na targach. Monday morning, nie Monday, tylko czwartkowy poranek. Dzień dobry, Rafał. Siemano. Cześć, Majka. Piąteczka. No, dzisiaj znowu podwózkę mamy. Dzięki uprzejmości tego jego mościa tutaj, który nas wczoraj przywiózł. I śmigamy za chwilkę. No, to jedziemy. Jesteśmy już w środku. Tak to wygląda. Ludzi jest naprawdę potęga. Straszne tłumy. Ale o to chodzi w takich targach, bo liczy się klimat. Petarda. Naprawdę. Jesteśmy na hali numer 6. Na tej hali 4 lata temu miałem przyjemność wystawiać się razem z Elsinkiem. A tutaj poproszę. Jest łupek. Jo, jest Michał. Jest Michał. No? Michał Thorsten. Czekaj, idę się przywitać. Ahoj, my brother. Dobra, lecimy.
1-0. Weź. Tu mamy Draco. Aluminiowa kiecareczka segmentowa. A to jest do cięcia wzdłużnego, jak chcesz na przykład rozwijasz sobie blaszkę, ona jedzie. No, no. I tu się przecina wzdłuży. Aluminiowa giętarka, ale co? A tam pan ma podróbkę z tym shooterem. Ale maszyna fajna. Mamy linię. Najlepsze polskie zaginanko, dzień dobry. Cześć Maciek, cześć. To proste to było wczoraj. Masz jeszcze. Zbliżone do tego, co mają, dobrze, także problemów nie ma. Prześwitu chyba ze 20 cm. To jest bajerancko. Ale ciuszko chodzi, ja pierdoczę. Ja też spróbuję. Ja żyzni nie dla mało. Masełeczko. Masełeczko. I ona to snimajmy. Chodźcie, coś wam pokażemy. Zobaczcie, zawsze się zastanawiałem, jak się robi taki przytykany zawias. O, a tu jest pokazany właśnie. Jeden element wkładamy tędy z drugim i potem to wszystko jest razem zbijane. I na koniec wygląda ten zawias w ten sposób. Taka ciekawostka. Ale fajne maszyny im zrobili na jubileusz. Trzeba. Tutaj drugi. Też w tym pięknym lakierze. Ja przecież nie widziałem takiej zaginarki w takim lakierze. Wygląda jak jakiś samochód, nie? Elegancko. Dobra, jest Bushman, ale teraz będzie dopiero się grało. Thank you.
Hello, okay. Diese zwei Rollen raus. Oh yeah. Oh, yeah. Classic. Mike Classic. Crazy stuff. Perfect. Quattro. Dos. Ma tu non ci sei colpito, sta con Lighter. Let's see how it works. We have sensors here. Sensory przód tył. Czyli automatycznie maszyna będzie nam się zatrzymywała. Can I trust the radius in both directions? You can make curves? Yeah. Okay. Oh, I mean. Czyli można robić maszynę convex, concave. Okay. Yes, maszyna może zamykać po łuku wypukłym i po łuku wklęsłym. We can adjust the guide wheels for different heights. Okay. Czyli mamy, możemy zamykać różne wysokości rąbka tą maszyną. Wszystko można wyregulować. Two speeds. Dwie prędkości. Forwards, backwards. Przód, tył. Okay. I na końcu sama się zatrzyma. We open the clamp here. We take direction backwards and then we can take it to the beginning again. Super. Many thanks. Super cool stuff. Absolutely. As always. Made by Buko. Yeah. This is a Schiefer Schneider. Can we try it, how it works? Yes, of course. Hans.
It's not a big deal. Whoa! Oh, oh! Crazy stuff! Yes, it works well. Przecinarka elektryczna do łupka dachowego. We have had a lot of success with this slate cutter. Dobry. Siemano! Cześć! Kurczę, czekaj, bo mi się wyłączyło wideo. Ja nagrywam! No to jedziemy. Pierwsze próby? Pierwsze próby. Nice. Zamknę tylko pół, będziesz śmiał dla następnego gościa. I teraz drugi raz, ten decydujący. Trochę pod kątem. O! Idzie. No, zamyka petardę, to się nie ślizga. To też jest takie gumowe. Co się bardzo łatwo odejmuje. Aha! To są takie kilka euro, wymiana tego. Chyba jest. I to jest, kurczę, na plus, bo wymiana w innych, producentów to jest 50-60 euro. Parę stówek trzeba dać. To zostawa bardzo ładnie. Prawie kosztuje. No to się ściąga i nakładasz nowe i zerwaje. To też się umiemy z tego dużego. Jaki czat. No takie nowości przyjechaliśmy. Do podmykania kapinosów na ogniomurach. Też mają zamykacze PVC i zaciskacz okapu. Przeginacze do płyt warstwowych, do TRP. I have already two pre-orders, let's say. Czekaj, jak to się nazywało? To jest do połączenia to, co Reinzig robił, czekaj. UDS? To jest do UDS-a, do połączeń na ogniomurach. W momencie, kiedy się uchyla, to uchyla się razem z tym. Tak. Idziesz do góry z tym. W tym wszystko w tym, jak się nazywa, w powietrzu możesz po prostu układać sobie pod kątem wszelkiego rodzaju. Nice to see you again, my bro. Your woman? Yeah, Magdalena. Magdalena, hi. Hi. Welcome. Very warm welcome. Thank you. Come in. Come inside. She's my wife. Ah, Magdalena. Nice to meet you. Johnny. Hi. Magdalena. Słyszałem to, słyszałem to. Mała przerwa na pożywienie. Zdrówko, guys. A tutaj półautomatyczna linia produkcyjna, do której potrzebny jest człowiek i możemy całą konstrukcję sobie przygotować w kilku etapach, kilka stacji przygotowujących tutaj na przykład do zaciosów, wycinania. Tu już takie grubsze tematy, przycinanie krokwi, jakieś tam gradowe, narożne, takie tematy. Żelki w kształcie buta. Polski akcent, kolejny na dachu Holz. Blachy Kruszyński, gdzie pierwszy dobiega końca. Zmęczeni. Bardzo. Ruszamy na lunch i do domu spać, bo jutro dzień drugi.
Także widzimy się jutro, guys. Dzień drugi. Czekamy na Rafała i Maję i za chwilę śmigamy połazić trochę, bo mamy czasu do 18. Dzisiaj 18.40 mamy autokar powrotny do Polski, więc idziemy nacieszyć oko drugą dawką tego cudownego, tych cudownych targów, bo są naprawdę, naprawdę cudowne. Niech żałują ci, co nie przyjechali. Może po tym filmie za 2 lata. Ja czekam na świeże, męskie dekarstwo. Rozpoczęliśmy dzień drugi zwiedzania. Jesteśmy u Martina Fischera, właściciela firmy Mask. Jak widzicie za mną, super narzędzia. Pokażę wam tutaj parę rzeczy. No i klasycznie tutaj jest na przykład bardzo fajny taka tama do rynny. Kiedy montujecie rury spustowe czy cokolwiek podczas deszczu, zakładacie sobie, ma taką uszczeleczkę miękką. Wkładamy, zaczepiamy i woda nam nie będzie kapać na łapska. Tu jest Kar 3, super kombi, narzędzie Bender, duo Bender i zaciskacz Kapinosa na tyce. I co tam jeszcze było? A, i zamykacz rąbka rolkowy. To jest bardzo ciekawe narzędzie. John nam zaraz pokaże how to use it. Can you show us how it works? This is a magnetic tank. Magnetic, okay. Yes. You can make four and then you can open it. Nice. And put it on. This is so cool. Thank you, John. Yeah. Tutaj jest do prostowania wózki, paletka. Tu mamy wycinak do łezki. Wycinamy dużą, wycinamy małą. Tutaj mamy oczywiście produkty konkurencyjne do Edgerów. To nie będziemy pokazywać, bo nie ma sensu, ale to jest zarąbiste do frezowania zagłębień pod haki. Pod haki rynnowe na krokwiom. Zarąbista sprawa. Tutaj mamy nieśmiertelnego pana, który zawsze brudzi się silikonem, a potem pokazuje, jak się wyczyścić. Piękne. Te szczereczki są mega. Co? Zobaczcie. Mama, lächeln. Czyściutkie. Elegancko. Dankeschön. Perfekto. Very nice. You're always welcome. Czyści zabrudzenia z pianki, silikonu, z wszystkiego. To po prostu big wipes, chusteczki, które dystrybuje firma. Zarąbiste są. O, teraz pianka. To lubimy. Dirty Sanchez. No, pianka z włosami, ludzie. Zobacz, wszystko schodzi. Super cool. Tu mamy nożyczki Stubaja z podziałeczką. Zaciski fasadowe, zacisk do rąbka. To już klasyka. Ekspandery do tworzenia kielichów na rurach spustowych. O, tutaj mamy półkę magazynową do rolek. Bardzo fajny sprzęt warsztatowy. Tutaj mamy bardzo słynną instagramerkę. Hello, Jenny. Hi. Can I take a picture with you? Yeah, of course. O. So, zapozujemy teraz do zdjęcia szybko. I will send you this picture. Yeah, of course. Have a nice day, Jenny. Thank you. Jesteśmy na stędzie WUKO. Nieśmiertelne bendery z WUKO. Zobaczcie, co tutaj mamy bardzo fajnego. Tutaj panowie próbują disk bendera. Tutaj mamy 6200 Uberek, bardzo fajny bender. W ogóle jakość tych benderów to jest kosmos, naprawdę są. To są pierwsze bendery, które powstały na świecie, dlatego szacunek wielki zawsze dla tej firmy, zawsze w sercu WUKO. Ja mam bendery, które mają po kilkanaście lat i są nie do zajechania. To jest dożywotnia gwarancja na te sprzęty. Tutaj mamy Clipperka, to jest super sprzęcik, prowadnica do Clippera. 2050 mini bender, super rzecz. Duo benderki, tutaj mamy hembender, który można robić podwinięcie na kapinosku i potem jeszcze jedno gięcie zrobić.
To działa tak jak duobender i diskbender w jednym, tylko gięcie diskbenderowe na 1,5 cm pierwszy maksymalnie. Tutaj mamy duo Uber w najdłuższej wersji. To jest super staw. Te rączki plus, które można dołączyć do tego duobendera, bardzo fajnie, dzięki temu się profiluje blaszkę. Tutaj mamy bardzo fajny produkt. WK4052 Duo Disc Bender Twist. Czyli możemy taki duo bender założyć w dowolnym miejscu na panelu, nawet jeżeli po bokach mamy jakieś rąbki, inne odstawki, spokojnie możemy go założyć. Tu jest jego wcześniejszy brat, który nie ma opcji zakładania tej twist, czyli nie musimy wjechać od jednej strony. Tutaj mamy znowu mamy, nie, tu był, a przepraszam, to nie był hembender, tutaj mamy duo Uber, tutaj jest hembender, 8200, ten robi dwa gięcia jako disc, bo ma te tarcze takie właśnie cieniutkie i płaskie. Tutaj mamy żłobiareczkę ręczną combo, to jest super, to już kiedyś pokazywałem. No i cęgi do podwójnego rąbka leżącego, alternatywa dla Sztubaja, po prostu jakość tego urządzenia powala. No, cena nie jest najmniejsza, ale tak jak tutaj właściciel WUKO mówi, nieśmiertelne są te sprzęty. Mówił, że 20 lat użytkowania spokojnie takie cęgi powinny wytrzymać. A jeżeli coś się wydarzy, to możemy odkręcić śrubkę i każdy element możemy dokupić. No i coś, czego Sztubaj nie ma, czyli to samo narzędzie, tylko w wersji 80 mm szerokości, i to jest naprawdę sztos. Trochę już ich sprzedaliśmy, także jeżeli ktoś ogląda, kto ma, niech się podzieli opinią, czy warto. Moim zdaniem warto, naprawdę warto. Tu mamy profilarkę WUKO Master i to jest po prostu jedna z lepszych profilarek na rynku. Godna uwagi i naprawdę warta każdej złotówki. Jest to maszyna przemysłowa, także kilometry można przeprofilować taką maszynką. Tutaj mamy WUKO Trimera do ścinania rąbków. Maszynka do demontażu, do zrywania blaszki. A tutaj mamy nowość, nowego sprintera, który jest odchudzony. Waży 6 kg mniej niż jego poprzednik. Do tego ma przegub, dzięki któremu możemy zamykać rąbki wypukłe po łuku, bądź w tą stronę. W obydwie strony działa, ma sensory po obydwu stronach. Jest to automat, także tak. Odpalamy gościa, jedzie do końca, do kalenicy. Zatrzymuje się dzięki sensorowi. Wciskamy mu bieg wsteczny i on sobie zjeżdża z powrotem do okapu. Ściągamy, zakładamy następny. Jesteśmy w hali numer 7. Hala narzędziowa, najwięcej producentów narzędzi, ale są też fajne blaszki. Obczajcie tu, a patrzcie tutaj. Patrzcie, co mamy tutaj za blaszki. Piękno zdobne blaszki, ale wsadzi. Perforowane, przytłaczane, błyszczące. Jesteśmy na stanowisku producenta blaszki nierdzewnej, którą da się felcować na podwójny rąbek stojący. Wygląda jak tytan cynkowalcowany, ale to jest 100% stal nierdzewna. Bardzo fajny produkt. Z mojego doświadczenia stal nierdzewną... Z mojego doświadczenia stal nierdzewna w Szwecji jest zgrzewana. Nie felcuje się, robi się rąbki wizualnie zafelcowane, żeby nie były ostre. Nawet wczoraj rozmawiałem z Mateuszem z Plotwerkstatt, który się zajmuje właśnie stalą nierdzewną w Szwecji. A tutaj mamy produkt nierdzewny, który normalnie daje się felcować. Pan mówi, że nie jest to jakiś mega ultra miękki materiał, ale spokojnie da się to na dwa razy wszystko pofelcować. Zobaczcie, jest plastyczny. Taki daszek śmiało da się zrobić. Long life of this material? Endless. Oh, because of without changing of the color, it is endless. It's stainless steel. CO4 quality. Gwarancja dożywotnia. Nie ma jakiegoś limitu gwarancyjnego, bo to jest nierdzewka i pan mówi, że to będzie nieśmiertelne. Także tutaj macie producenta. Jak ktoś zainteresowany, to pomogę w kontakcie. Jesteśmy na stanowisku Bushman Tools. Macie jakie fajne rzeczy tu mają. Mamy tak. Lecimy od początku. Mamy pocket benderek, w którym możecie takie łuczki śmiało wykonać. Zobaczcie, to wszystko jest już postawione. Tutaj mamy bardzo fajne narzędzie do odcinania blaszki.
Jest do tego taka fajna listwa, to za chwilkę dojdziemy tam na drugie stanowisko, z drugiej strony to wam pokażę. Tutaj mamy false cutter do cięcia. Tutaj mamy zamykacz do rąbka podwójnego. I tutaj mamy nowość, mamy taką rączkę, którą wciskamy i ten pojazd zasuwa sam. Jeżeli ktoś ma z was takiego false simmera, to można dokupić te rolki i ten uchwyt do wkrętarki i sobie dołożyć. Tutaj pan nam zaraz zademonstruje. Tutaj nieśmiertelne false simmery, super produkt, wszyscy znamy. Tutaj mamy drugą stację. Benderki, które pokazują, co potrafią. Takie gięcie możecie zrobić benderem DXL. Tutaj jest kolega robi rąbek zwykłym benderem. Ekspandery do rur. Nowy produkt z Bushman Tools. Różne średnice 60, 75, 80 setka, 120. I nowość w tym roku, firma Bushman wprowadza dużo nowych setów w walizkach. Standardowo był dostępny taki, gdzie był pocket, mini pocket bender, mały disc bender, duo benderek i dodatkowa rączka do disc bendera. A teraz mamy całkiem nowe seciki, bo mamy z duo diskiem większy duo bender, też pocket. Tutaj mamy zamykacz na wkrętarkę z nowością, z mini zamykaczem do rąbka. Przetestowany i jest naprawdę zajebisty. W ogóle zamykacze te białe to jest petarda. Cofamy się w czasie, łezka się wokół kręci, bo 4 lata temu w Stuttgarcie miałem okazję wystawiać się właśnie z firmą Elsing. Pozdrawiamy Macario, pozdrawiamy całą firmę Elsing, Hiszpania. Mają bardzo fajne aluminium. Can I show it? Yeah. Mają bardzo fajne aluminium, zobaczcie. Mamy 5 kolorów standardowych, stop jest bardzo fajny, elastyczny. Tutaj mamy blaszki w połysku, firma Elsing może wyprodukować blaszkę w każdym kolorze. Nie są to jakieś potężne ilości z tego co pamiętam. Zobaczcie, tak wygląda to aluminium. Jest bardzo ładna blaszka. Jak znam tą firmę, to produkty Elsingu są zawsze jakościowo najwyższej jakości, bo właściciel firmy nigdy nie wypuszcza produktu, którego nie jest na 200% pewien. Za to ogromny szacunek dla tej firmy. Pozdrawiam. Powiem wam tak, jesteśmy tutaj drugi dzień i nogi w dupę włażam, ale klimat jest naprawdę przecudowny tych targów. Także gorąco polecam każdemu, kto się nigdy nie był tu przyjechać, bo zobaczcie, tu wszędzie pełno dykarzy, wszyscy w cudownych nastrojach. Dzisiaj jest piątek, ostatni dzień targów i przyjechali dekarze, dekarki, widzieliśmy grupę dekarek, to jest największa grupa, największe stowarzyszenie kobiet dekarzy, chyba w Europie, 80 ich tam jest ponad. No i będziemy się ściskać z nimi. Nie wiem co na to moja żona, ale Madzia jest w środku, nic nie słyszy, więc wszystko zostaje między nami. Słuchajcie, chciałbym wam pokazać, przedstawić Martina Byka ze Spengler TV, najbardziej popularny niemiecki kanał dla blacharzy. Say hello, Martin, for my viewers. Hi, hello. Hello, people. Check this channel. Sprawdźcie kanał Spengler TV. Dużo fajnych rzeczy Martin pokazuje. Piąteczka. Okay, fine. Thank you. Jesteśmy na standzie Stubai. Jakob właśnie pokazuje nam fajne nowe narzędzie. Zobaczcie w ogóle jaki zestaw to jest. Mini pelikanki. Czekajcie, zmienię rękę na prawo. Mini to jest zestaw dla kobiet, dekarzy prawdopodobnie. Tu są śrotówki, tradycyjne nożyczki ze Stubai. Jakie one są sweet. Naprawdę super. Wersja z rączką PCV. No i tu mini, ale to piccolo to są klasyczne, to nic nowego. Ale te nożyce, w ogóle te pelikany, ja mam chęć je zabrać do domu. To teraz, żeby je porównać, pokazać jakiej wielkości są nowe nożyczki, to są te małe. Widać, że są mniejsze, a teraz porównamy sobie pelikany. Pelikany mini. Pelikanki. One są po prostu mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata. Mamy strefę rzemiosła. Mistrz Thorsten Tillman, który produkuje. Zobaczcie jakie rzeczy robi ten człowiek. To jest prawdziwy artysta. Prawdziwy artysta. Tutaj powstaje gorilla. Show me. Tutaj mamy głowę goryla. To będzie potężna rzeźba. On będzie
On będzie ogromny. To jest tylko głowa. O. Perfekt. Yeah, crazy. I tu mamy Dobermanka. Doberman, robiłem zdjęcie na ostatnim dachu w Kols w Kolonii. A tutaj mamy Skorpion też. Coś pięknego. To jest prawdziwa. Ten to robi na mnie zawsze ogromne wrażenie. Przepiękny. You're the best. Zobaczcie, ile kobiet. Stowarzyszenie Dekarek z Niemiec. Super. Nasza wizyta na Dachundholz dobiega końca. No ale podróż nie dobiega końca, bo przed nami 15 godzin autokarem do Katowic. W Katowicach przepakowujemy się w autko i lecimy na północ, do Domciu. A myślę, że już więcej nie będziemy nagrywać. Madzia. Madzia poszła gdzieś do toalety, a ja pilnuję dobytku. Mamy tego szpeju tyle najumane tam na tym Dachundholz, że ręce odpadają. Także mam nadzieję, że wideo się wam podobało. Mam nadzieję, że niebawem jakieś kolejne wideo na tego YouTube'ka walniemy, bo było to pierwsze wideo z tego typu na naszym kanale, takie bardziej vlogowe. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy wam sam klimat Dachundholz nieco i że kiedyś ktoś z was wybierze się na tą przecudowną imprezę. Także trzymajcie się, mordeczki. Do zobaczenia.